Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Właśnie jesteśmy w szkole podstawowej. Za chwilę tu ma przyjechać pani premier Ewa Kopaczek na otwarcie roku szkolnego. Zobaczymy, co dalej. Dobry. Zapraszam, tam jest ruch pierwszy wejść. A nie mogę dziennikarze... Sprawdzenie piloty. A. Dzieci już idą do szkoły. Sprawdzają wszystkich. Pomorska Telewizja Narodowa, proszę pana, ja jestem dziennikarzem, mam prawo nagrywać. Mam prawo nagrywać. Ale nie pracę funkcjonariuszy, dobrze? Dlaczego nie? To jest, jest pan osobą w miejscu publicznym. Tak, ale są osoby, osoby otwarte torebki i nie chcę, żeby pan nagrywał. Ja torebek nie kręcę, proszę pana, niech pan nie wymyśla cudów. Ja wiem, co ja robię, a nie pierwszy raz robię i biorowców też filmowałem. Przed chwilą prezydenta filmowałem. Do torebki nie zaglądam, proszę pana, ja pana pokazuję. A pan nie chce się pokazać w telewizji. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Dzień dobry, proszę wyciągnąć wszystko. Co mam wyciągać? Wszystko pana kontroli proszę wyciągnąć. Z kieszeni? Proszę bardzo, wszystko, nic nie ma. Torebki proszę zdjąć. Proszę na czas kontroli odłożyć kamerę. Proszę bardzo, odkładam kamerę. Proszę kamerę zamknąć. Dlaczego? No kontrola to kontrola. Ja jestem dziennikarzem, robię to, co się dzieje. Proszę pana, nie raz już prezydenta się informowałem, to samo. Proszę pana, proszę stanąć w boku, jest pan awanturujący. Dlaczego się awanturujący? Jakie zagrożenie? Proszę zamknąć to. Proszę pana, ja jestem zagrożenie? Dlaczego? Dla kogo? Proszę pana, ja jestem dziennikarzem, który robi relacje. Dlaczego pan mi tu wmawia, że jestem zagrożeniem? Proszę pana, ja do Biura Ochrony Rządu na rzecznika prasowego napiszę, że wy po prostu źle pracujecie. Pana utrudnia pracę. Ja nie utrudniam, ja chcę wyjść i sfilmować wydarzenie. No, ja tu jestem mieszkańcem tej dzielnicy na dodatek. A pan mi uniemożliwia wykonywanie mojej pracy reporterskiej, proszę pana. A pan nam uniemożliwia pracę, proszę pana. Dobra, wyłączam kamerę, zróbcie to, co trzeba i wchodzę. Proszę, proszę bardzo.